Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o milionerach Kaczyńskiego z TVP. O ludziach, tak jak Państwu informowaliśmy, którzy zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Część z tych wynagrodzeń ujrzała światło dzienne dzięki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która po prostu ujawniła, jakie były zarobki do początku 2023 roku. Dodajmy, że tam były bardzo duże podwyżki, bo to było minimum 20% inflacji na początku i z tego, co słyszałem, jeszcze więcej, więc ale po kolei. Onet.pl podał, że główna czwórka prezenterów w sumie w ciągu 5 lat może łącznie zainkasować 12 milionów złotych. Chodzi o Danutę Cholecką, Michała Adamczyka, Adytę Lewandowską i Martę Kielczyk. I tak, tu jest bardzo ciekawa rzecz. Główni pracownicy Cholecka, Adamczyk świadczą swoje usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, ale dodatkowo są zatrudnione jako osoby fizyczne z pensją sięgającą 5-10 tysięcy złotych. Już samo to rzecz, którą tu ona to opisuje, jest niezgodne z prawem. To znaczy nie możesz kogoś zatrudniać na etacie i oprócz tego za tą samą pracę dodatkowo płacić mu w formule firma-firma. Oni tak naprawdę, ponieważ moimi pracownikami jako dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej, też przez chwilę szefa wiadomości, w 2009 roku była zarówno Cholecka, jak i Adamczyk. Cholecka pracowała w TVP Info, i też w TVP3, ja też byłem przez chwilę szefem ośrodka warszawskiego ośrodka telewizyjnego i ja pamiętam akurat, ona miała etat, Adamczyk również, bo on był przez moment wtedy jak wracał, to był korespondentem w Brukseli, potem właśnie wracał do Warszawy, miała go ekipa zwolnić wtedy, i wtedy właśnie przychodził, opowiadał mi, jakim fascynuje się po prostu osiągnięciami Romana Giertycha, bo wierzył gazetom, że Roman Giertych się ze mną przyjaźni i że ma na mnie wpływ, więc przychodził i opowiadał po prostu, kiedy byłem dyrektorem TVP, że no po prostu nie mógł się nachwalić mecenasa Romana Giertycha jako ministra edukacji narodowej. No to jest taki człowiek, który... No bić ciebie nie mógł, Janek, no musiał chwalić, bo wiesz, i zaszantażować nie, no to tutaj wiesz. Bo... To, co tam czytaliśmy, słyszeliśmy, to pan Michał Adamczyk jest raczej damskim bokserem. A ja... No właśnie, dlatego mówię, no bić... nie miał, tak. Ja z długimi włosami nawet na tego to na kobietę nie wyglądam. W każdym razie Adamczyk to taki człowiek, który szukał po prostu kogoś, żeby oferować swoje usługi. Tutaj dostali możliwość. Kolejne dwie osoby to jest właśnie tam wspomniana Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk. No i tu mówimy właśnie o kwotach, które oni tutaj podpisali. Że jako właściciel, na przykład Adamczyk, jako właściciel jednoosobowej firmy zarobił na współpracy z propagandową telewizją publiczną łącznie niemal 1,3 miliona, wraz z innymi świadczeniami mógł otrzymać 2 miliony złotych. I to jest jeszcze, to jest okres, w którym jeszcze nie jest uwzględniona jego pensja, bo on dostał wyższą pensję. Pensja dyrektora telewizyjnej agencji informacyjnej, z tego co wiem, to było jakieś 35 tysięcy, 40 ten rząd wielkości. Więc my tu w ogóle mówimy o jakichś kosmicznych pieniądzach, tu na razie mówimy o tych kontraktach, czyli te kontrakty dają im kontrakt Adamczyka 47 tysięcy złotych miesięcznie netto, tutaj podają, podają Onet.pl, kontrakt Choleckiej we wrześniu 2020 roku, umowę na 46 tysięcy netto, kolejna umowa podpisana, uwaga, 1 lutego 2023 roku, skończy się 31 lipca 2025 roku, a jej zgodnie z nią ma prowadzić 9-11 razy w miesiącu wiadomości za 50 tysięcy netto. No, drodzy Państwo, to są te pieniądze, które jak teraz wiecie, dlaczego ci Państwo po prostu tak bronią Prawa i Sprawiedliwości, ale z dużej litery, nie z małej, czyli PiSu, jak dlaczego się łaszą do Jarosława Kaczyńskiego,
dlaczego się zachowują niegodnie, dlaczego nie wykonują zawodu dziennikarza, tylko są po prostu obrzydliwymi propagandistami. No to teraz macie odpowiedź. Oczywiście to są te kwoty mniej więcej takie, jak myśmy Państwu podawali. Natomiast co innego jest słyszeć to od nas, a co innego mieć potwierdzenie w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Ja dodam jeszcze, że tak jak mówię, że w wypadku Adamczyka on ma teraz obecnie jeszcze pensję. Oni po prostu zrobili dwie rzeczy, że on ma teraz pensję dyrektora i ma osobny kontrakt prezenterski. Powiem szczerze, doba ma 24 godziny. Ja jestem ciekaw, jak oni to po prostu by uzasadnili. Działanie na szkodę spółki, to jest ewidentne. Proszę Państwa, w ten sposób, ja jako zatrudniający nie chciałbym mieć, powiem Państwu tak, kiedy ja byłem dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej, tam był gigantyczny problem polegający na tym, że miałeś dziennikarzy jako pracodawca zatrudnionych na etacie i miałeś dziennikarzy zatrudnionych na umowę o dzieło i miałeś dziennikarzy zatrudnionych firma. I teraz tak, wszyscy wykonywali tą samą pracę. Jak ja się za głowę złapałem, jakim prawem ludzie, którzy mi wykonują pracę firma i umowy o dzieło, jakim prawem figurują na grafiku na ścianie? Przecież ja mówię, mówiłeś o tym jeszcze parę dni temu. Tak. Każdy, kto mi figuruje na grafiku na ścianie, to jest człowiek, który z takim grafikiem idzie do Państwowej Inspekcji Pracy i na bazie tego, i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na bazie tego pracodawca dostaje karę i 3 lata wstecz robi się, płaci się ZUS, płaci się wszystkie zaległe podatki. Z tego jest gigantyczny problem. Ponieważ stałą pracę wykonuje w tym samym miejscu, te same obowiązki, pozradane. Tego się po prostu nie da obronić. W związku z tym, ponieważ nie da się obronić, to ja powiedziałem, że ponieważ firmy nie stać na to, że podobno, żeby wszystkich pozatrudniać, chociaż przy tym budżecie ich to by stać było, tylko że oni te pieniądze wynoszą walizkami, no tam walizkami do tego nie, taczkami wywożą. Drodzy Państwo, tam oni wlewają 2,7 miliarda. Jak myśmy nie mieli tego w 2009 roku i poprowadziliśmy redukcję wydatków, napisaliśmy procedury zakupowe w TVP, to potem w 2010 roku ekipa PiSu, która przeszła z ekipą, no niestety SLD, Lewicy, wtedy to dostali wynik na poziomie 200 milionów zysku bez tych dodatków, bez tych miliardów złotych. Oni te miliardy złotych, które tam są wlewane, one są wywożone poprzez takie firmki. Zanim tutaj weszliśmy na antenę, Tomek zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz, że każda z tych firm powinna być sprawdzona nie tylko pod kątem świadczenia usług tego, tylko w ogóle jakie oni usługi świadczą na rzecz TVP. Telewizji czy podmiotów zależnych od telewizji. To mamy, trzeba sprawdzić. Mamy czwórkę milionerów, a przecież mamy też takich ludzi jak Klarenbach, którzy tutaj nie są opisani. Klarenbach też nie zarabia tak dużo mniej. To są ludzie, którzy... Wszyscy... Klarenbach ma jeszcze małżonkę, spółka Skarbu Państwa. Tak, to też są, bo to też są wszystko, to się bierze i się wszystko sumuje. Tego typu rzeczy, które tam jest, które korzyści z punktu widzenia pracy dla TVP. Telewizja publiczna, powiem Państwu tak, no, tam są naprawdę gigantyczne pieniądze. Ja opowiadałem, ludzie tutaj w komentarzach to sobie włosy z głowy rwali, bo to był 2009 rok. Ja wziąłem kosztorys z programu Rafała Ziemkiewicza. On był produkowany przez TVP, ale przez jakiś inny ośrodek, który jakby wyrobił ten program, to jeszcze fakturował na nas plus 30%, bo taka jest marża ośrodkowa, bo ośrodek musi z czegoś żyć. Ja po prostu wziąłem ten kosztorys i między innymi zobaczyłem, że tam jest na przykład 2800 wnoszenie dekoracji. No więc pokazuje, że dekoracja to są 2 parawany i 3 fotele, bo tam jest, czy tam 4 fotele, ale raczej 3, bo to był Ziemkiewicz i 2 gości. To się nazywało antysalonik Rafała Ziemkiewicza, czy tam antysalon Rafała Ziemkiewicza. Więc ja się pytam ich, no ale czy ja rozumiem, że przesunięcie tych foteli i wniesienie tego to jest 2800? No tak. To ja mówię, to ja bardzo chętnie, mówię jako dyrektor Taju, sobie chętnie podpiszę taką umowę i będę to wnosił co tydzień. Wy co tym powodowałeś, mówiąc na wizji, bo zwróćcie Państwo uwagę, że dawniej pokazywano te rewie Jarosława i była ta przerwa i wtedy Jarosław opowiadał swoje dyrdymały, a w tym czasie wnoszono te foteliki, stolik tam, przy którym Jarosław siadał i odpowiadał na pytania, te wody i te wszystkie rzeczy. I zobaczcie Państwo, że później w kolejnych transmisjach, weźcie to sobie czasowo, bo dojdziecie do naszych materiałów, weźcie sobie to czasowo złóżcie, bo z tego się wywiórki śmiały.
nagle okazało się, że przestali pokazywać tę przerwę pomiędzy tym speechem Jarosława, gdzie opowiadał te swoje dyrdy mały, a później, kiedy już siedział i mówił. Telewizja wtedy przerywała i okazało się, że już są stoliki, żeby nie było widać, jak jest znoszona dekoracja. Janku, jechali na tym samym patencie, znając ich, jak robią z mafiami, z rzeczami, to i tutaj jechali na patencie. Na pewno ktoś zarabiał na znoszeniu dekoracji. Spodziewam się, że po 15 znajdzie się kiedyś ta pozycja w wynagradzaniu, wnoszenie dekoracji na jubel Jarosława. To są, nie, bo to są, to powiem Państwu, tam jeszcze była ciekawa historia, też ją opowiadałem już na kanale. Nagle patrzę, inicjacja produkcji 250-350 zł w zależności od kosztu rysu. Stanąłem nad facetem i mówię, proszę mi pokazać, jak wygląda inicjacja produkcji. No i facet i tam siedzi i tak mówię, wie pan, możemy tutaj sobie tak siedzieć, mówię, do 24. Ja mam czas. Nie wyjdę, dopóki pan mi nie powie, jak pan zarabia tą inicjację produkcji. Facet już taki zrezygnowany, wciska tam jakiś klawisz u góry, F4, F5, pojawia mu się po prostu na programie taka belka i pisze nazwę programu jutrzejszego. Ja mówię, i to kosztuje 250 zł, tak? Dobrze, to ja proszę, żeby mi to zniknęło z kosztorysu. Okej, już taki kolej zrezygnowany. Jeden z najdroższych klawiszów, naprawdę. Klawiszy może, nie wiem. Pamiętam też panią Paczuską, która Tętnik, która była tutaj szefową wiadomości. To o niej ja kiedyś opowiadałem żarcik, który potem się zrobił furorę. Jak ona była tą szefową wiadomości i robiła po prostu sieczkę wtedy za początku, że wiadomości TVP to jest taki propagandowy karabin maszynowy. Tylko że Paczuskiej nikt nie nauczył, jak się z tego strzela, więc ona po prostu bierze ten karabin i tłucze ludzi kolbą na wizji, a to nigdy nie wygląda ładnie. No więc Paczuska kiedyś do mnie przyszła, kiedy właśnie pracowała w tym i powiedziała, że ona absolutnie nie może wydawać, bo było coś takiego jak wydawca i podwydawca programu. Przy czym polegało to na tym, że wydawca brał 800 zł za robienie programu. Co robi wydawca w programie? Otóż jeżeli powiedzmy program jest publicystyczny, ma godzinę, no to wydawca ma tam powiedzmy 3 bloki po 20 minut i musi wydzwonić. To jest dziennikarz właśnie, czyli musi zapewnić gościa na godzinę, na te pierwsze 20 minut, drugą, mieć jeszcze kogoś w rezerwie na wypadek, gdyby się to wydarzyło. Coś nie tego. No więc to tak naprawdę jedna osoba, 8 godzin pracy, przygotowanie tego to w zupełności wystarcza. Druga osoba po prostu brała 400 zł jako taki tego, no żeby było taki poddyżur, na którym się nic nie robi. No więc ja oczywiście, ponieważ pracowałem jako dziennikarz i wiem, jak to było, to wyrzuciłem im tych podwydawców, którzy nic nie robią. No więc właśnie przyszli do mnie i powiedzieli, że bezpieczeństwo emisji nie pozwala im pracować bez podwydawcy. No więc ja mówię, to bardzo dobrze, to proszę w takim razie napisać rezygnację z dyżurów. Ja tu mam chętnych, którzy chętnie te dyżury przejmą. Dziękuję. Nie, ale... Jak znając życie, to teraz jest jeszcze zastępca podwydawcy. Tak, ale... jeszcze... tak. I to jest rodzina. Powiem Państwu, nie wiem, ile oni płacą, ale na przykład za moich czasów dyżur paskowego w 2009 roku, to była jedyna fucha, którą zostawiłem, to się zarabiało 550 zł. 550 zł za 6 godzin pisania pasków w TVP. Nie wiem, ile się w tej chwili płaciło, ale to było naprawdę... Wiecie Państwo, oczywiście umieściłem tam na tych paskach, umieściłem wszystkich swoich ludzi, żeby po prostu kontrolować to, co się dzieje na paskach. Natomiast to było bodajże jedyne miejsce, gdzie nie dokonałem jakiejś tam rzezi płacowej. Natomiast to tylko Państwu pokazuje, w jaki sposób jest traktowane TVP. Te 2,7 miliarda złotych, 2 miliardy 700, które tam jest skierowane, to wszystko jest wypłacane bezpośrednim strumieniem do krewnych i znajomych królika. Tutaj nie ma żadnej, tu nie ma żadnego, wiecie Państwo, żadnych kosztów. To są po prostu koszty osobowe, to są koszty, że ludzie, którzy robią PiS-owi kampanię, nie tylko na antenie, ale także poza nią, po prostu pobierają jakieś wynagrodzenia. Tam będzie mnóstwo ludzi, wiecie Państwo, którzy nie wiadomo będą, co będą robili, co robili tam, do czego są zatrudnieni. Ja Państwu opowiadałem historię pani Marii, która zarabiała 6 tysięcy złotych, bo wręczyła w 2005 roku bukiet róż w imieniu Agencji Informacji i ten bukiet róż pozwalał zarabiać 6 tysięcy netto miesięcznie na umowę o dzieło i uwaga, posiadać własny gabinecik. Ale
takich ludzi, którzy tam robili dziwne różne rzeczy, mieli umowy, etaty. Mieliśmy na przykład faceta, który tam zarabiał kilkanaście tysięcy złotych i który przychodził, uwagę, do pracy, podpisywał tą listę i wychodził. Mieliśmy drugiego człowieka, nawet jest trochę aktywny w internecie, który w ogóle nie przychodził do pracy. Jest w tym, wymieniany jest jako znany dziennikarz. W momencie, w którym chciałem go, znaczy zasadziłem się, zwolniłem go dyscyplinarnie, to jeden z moich pracowników napisał mu taką tą, że on dostarczał materiały, dostarczał jakieś tematy. Ja się go pytam, dlaczego pan to zrobił, panie redaktorze. No bo on przyszedł i powiedział mi, że on pracuje tutaj dla państwa, że on jest współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i on tu po prostu robił ważne zadania państwowe i to nie jest fajnie, żebyśmy go zwolnili. No dobrze, ja mówię, wie pan to, ale pan... Witamy się Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po prostu. Ale ja właśnie mówię, że skoro pan to zrobił w ten sposób, to firma teraz straci przez pana 14 tysięcy razy 400 razy 3, dlatego że zamiast mu będę musiał wycofać dyscyplinarkę i będę musiał dać mu zwykłe, normalne wypowiedzenie za porozumieniem stron przez pana, więc proszę mi pisać tą notatkę z tego, no bo skoro pan się powołał się ten panu na ten... Ale pan żartuje, panie dyrektorze, ja nie mogę tego napisać. No i tu z tego była bardzo fajna, wiecie państwo, po prostu... Pan mi to mówi, no to co ty masz zrobić? Przecież no właśnie, to... Uznamy, że ja tego nie słyszałem. No, tak, ale to jest TVP. A pan powie, że ja to słyszałem i nie zareagowałem później. Tak, ale, wiecie, to jest właśnie TVP. Wiecie państwo, ile tam takich ludzi, dziwnych ludzi, którzy nie wiadomo tego. Ja na przykład się okazało, po iluś miesiącach bycia dyrektorem TVP w Taju, dowiedziałem się, że mam bibliotekę, gdzie zamawiam międzynarodowe czasopisma. Po prostu, że prowadzimy jeszcze bibliotekę. No, więc to są takie rzeczy. Telewizyjna agencja informacyjna. Potem się na przykład dowiedziałem, że tam jeszcze jakiegoś patrzy, dostaje jakąś umowę do podpisania o dzieło i tam mam jakiegoś faceta, który ma jakieś tam 84 lata. Ja się pytam, dobrze, ale do czego nam 84-latek? No bo to jest tak, że no, on potrzebuje pieniędzy, bo ma niepełnosprawnego syna i tak dalej. On się tu przychodzi, on się przydaje, bo coś powie, podpowie. No mówię jeszcze raz, jako były pracownik TVP może się zwrócić do firmy. Mogę. Tak, o zapomogę. I możemy to rozpatrzyć, nie ma tego. Natomiast no, nie róbmy fikcji takiej, mówię, że my prowadzimy działalność jako opieka społeczna, polegającą na tym, że rozdajemy pieniądze publiczne. I to są te klimaty. Wiecie państwo, opowiadałem tutaj taką historię, która mnie zszokowała, że tam był człowiek niepełnosprawny intelektualnie, który pracował sobie w dziale obsługi klienta. I przeżył pierwsze zwolnienia grupowe. I pytam się mojego doradcy, dlaczego go nie wpisałeś na listę do zwolnień grupowych? No on mówi, spójrz na niego, gdzie on robotę znajdzie? Ja mówię, no, przepraszam, ale mówię do faceta, ale o co chodzi? Czy my tu jesteśmy, nie wiem, jakimś zakładem pracy tego? Co ten facet tu robi? No i potem wychodzi na to, że facet był synem jednej z ostatnich szefowych biur paszportów na TVP i ona mu załatwiła i po prostu przez te wszystkie lata to po prostu te 4000 nikogo nie bolało, bo to państwo płaci. Tak wygląda TVP. I to uwaga, ta patologia była w 2009 roku, kiedy sobie PiS rządził po raz pierwszy, kiedy myśmy tam sobie weszli i przerwaliśmy na rok. Potem to, co teraz oni zrobili, to jest 3 miliardy złotych większa patologia. Oni po prostu te wszystkie pieniądze, tam są jakieś gigantyczne koszty związane z tymi, przede wszystkim tymi antenami jedynka, dwójka, serialami. Na tym się naprawdę zarabia gigantyczne pieniądze. Przede wszystkim koncertami różnymi, które były wcześniej. Na produkcjach zewnętrznych, bo to wszystko można uzasadnić. Kiedy ja miałem budżet jako telewizyjna agencja informacyjna około 270 paru tam milionów złotych, to myśmy tam bardzo prostymi procedurami byliśmy w stanie zaoszczędzić 50-60 milionów. I pamiętam łzy w oczach jednego z moich producentów, ale szef nie może oddać tych pieniędzy do centrali. To po prostu, nie można tego zrobić. Ale co chodzi? Nie można po prostu tego oddać. Tych pieniędzy nie można oddać. Myśmy je zaoszczędzili. One są nasze. One powinny zostać po prostu. I to było takie, wiecie, takie, że w TVP po prostu to wszystko funkcjonuje
w taki sposób. PiS z tego zrobił po prostu taką jedną wielką pralnię kasy. Oni tam pozatrudniali gigantyczną liczbę ludzi. Ja też pamiętam księdza pewnego, to będzie łatwo ustalić jego tożsamość, ale pan Licho, kiedy przylazł do mnie właśnie, też był świetnie poinformowany, bo jako pierwszy złożył mi gratulacje z powodu tego, że jestem dyrektorem, będę dyrektorem, chociaż nikt nie wiedział, więc się pokazał jako ten, który wie, jaki jest obieg informacji. No i po czym przyszedł do mnie, że to jest jakaś pomyłka, bo on chciał przyjść po podwyżkę, a dostał 30% redukcji budżetu. Mówię, że księże dyrektorze, tutaj jest jeden drobny problem. Ksiądz dyrektor ma u nas etat, prawda? A produkcja jest zewnętrzna. No to jako nasz etatowy pracownik, no ksiądz nie powinien prowadzić produkcji zewnętrznej. Ja mam taką propozycję, jak księdzu, bo ja widzę tutaj w kosztorysie, że ksiądz rzeczywiście bardzo słabo zarabia na tych produkcjach, to my księdzu damy wyżkę razy 3, że nie będzie ksiądz miał 1000, tylko będzie miał ksiądz 3000 od programu. A w zamian za to my przejmiemy z powrotem produkcję jako TVP. Co ksiądz na to? Nie, nie, to wykluczone, to nie, ale przecież to jest, przez chwilę mnie ksiądz przekonywał, że do tego trzeba dokładać. No to my podnosimy. Zdrzymy księdza. Tak, no my to weźmiemy po prostu i będziemy księdzu to po prostu produkować. No i nagle się okazało, że te 30%, nie, ja chyba jemu 25%, bo to wszystkim robiłem tego, to jemu 25% zostawiło i nagle się stało to. Natomiast najbardziej mnie rozbawił, że przyszedł do mnie kolega pewnego oficera z 4. Departamentu, zresztą nasz wspólny znajomy z Łodzi, Tomku. Tak. Właśnie tego, czy przyszedł do mnie, ty nie mógłbyś odpuścić, a co, mówię, oficer prowadzący księdza prosi, tak? I okazało się, że trafiłem. Natomiast to tak... Dobry ksiądz, dobry herbatnik był, tak. Tak, to jest TVP. I to było za czasów, w których nie było tam 3 miliardów złotych. Tam jest 2,7 miliarda złotych. Wyobraźcie sobie, brakuje pieniędzy na leczenie dzieci chorych na nowotwory. To już jest skurwy. Umierają tego. Nie każdy rodzic jest w stanie zrobić zbiórkę. Nie każdy rodzic, naprawdę, wiecie, wiele osób, które nas ogląda, to są ludzie z dużych miast, wykształceni, ogarnięci nawet, jeżeli nie ten. I dla nich na przykład, nie wiem, zrobienie zrzutki, zbiórki, rozprowadzenie tego to nie jest problem. Ale jak ja byłem na onkologii, to były takie, widziałem przypadki, że to są ludzie po prostu prości, naprawdę z takiej wsi, jakiejś takiej, gdyby jak lekarz zadzwoni, to prosto on rzuca pług, jedzie tutaj, podłącza się pod tego, wraca i tam świnki czekają, kurki czekają, wszystko ten, i on w ogóle nie wie, co on ma robić, on nie wie, po co tutaj jest, no mówią, że ma się podłączyć, że to dobre dla zdrowia, to on to robi. Jak do niego nikt nie zadzwoni, to on tego nie zrobi. I zostawianie takich ludzi na przykład pod tekstem, że jak pan, no niestety nie mamy pomysłu, jak pana wyleczyć, jest co prawda jakaś terapia, ale to kosztuje 1 000 000 zł, jak se pan znajdzie, to my panu porobimy. No to taki człowiek po prostu, czasem jego dziecko idzie do piachu, jak oni się nie opiekują. I takich zgonów była ogromna ilość, bo PiS wolał wydawać pieniądze na propagandę. Już nie wspomnę, Tomku, że przecież no, budżet polskich służb w czasie wojny jest za granicami kraju, jest kilkukrotnie. No wywiad za karę, Wąsik za karę obniżył budżet wywiadu, później płakał i podnosił szybciutko, bo zrobił się problem. No, ale I wziął, podniósł te stawki, w szczególności dla funkcjonariuszy i dla żołnierzy pracujących, no, służących za granicą. W różnych niebezpiecznych sytuacjach, te pieniądze, ale również wtedy też podniósł dla CBA, od razu podniósł też dla CBA, który nie pracuje za granicą, chociaż to jest bardzo różnie, bo ja... Mieli nie, żebyście Państwo mieli świadomość. Za granicą pracowało. Agencja wywiadu na przykład w 2022 roku, w którym rozpoczęła się wojna i to właśnie ona miała wtedy obniżenie to co wspomniałeś, że Wąsik obniżył. Wiecie Państwo, nasze wiewiórki twierdzą, że wywiadowi, popularnie zwanemu żużlem z racji pochodzenia, że tak powiem, terenu, na którym znajduje się siedziba, że obniżono im budżet dlatego, że oficerowie odmówili zajęcia się Romanem Giertychem, który przebywa na terenie Włoch i w tamtym czasie przebywał i po prostu oni nie chcieli uczestniczyć w bezprawnej akcji przeciwko Giertychowi. Nie dano kompletnych teczek między nimi, twojej, mojej, jeszcze innych.
tam różnych, które myśleli, że tam są, bo nie wiem, czy tam są, ale myśleli, że tam są. No, w każdym razie... W każdym razie... Wojcik dostał wała. W każdym razie panowie dostali redukcję na poziom 247 milionów i teraz porównajcie te 247 milionów z dwoma... Prawie 3 miliardami, prawie 3 miliardami. Wyobraźcie sobie, 10 razy więcej wydajemy na propagandę niż na bezpieczeństwo Polski. Na wywiad. 10 razy więcej. Nasi szpiedzy, którzy mają pozyskiwać informacje, którzy mają działać na terenie wroga, mają korumpować, nie wiem, narażać życie. Dziennym zagrożeniem życia, realnym zagrożeniem. To jest, i my wydajemy na to wszystko, bo przecież te 247 to jest też administracja, sprzątaczki, przez to wszystko jest tutaj w Warszawie. Teraz potem podniesiono do 200, tam bodajże 90 paru, podniesiono w 2023 roku, ale nadal znowu mamy podjęcie niespełna 1 do 10. Propaganda 2 miliardy 700, wywiad 298 milionów złotych. I później Dworczyk, niesamowity fachowiec oczywiście, pisze w mailach, które może odczytać pięciolatek, o ile ma zostać podniesiony budżet agencji wywiadu, bo chodzi o jedno celowe działanie. Obcy, to jest laurka dla tego wywiadu, to jest po prostu coś, co się nigdy nie trafia, bo na podstawie tej podniesionej kwoty mogą się zastanowić, o jaką operację specjalną chodzi. I Dworczykowi nic się nie dzieje. Proszę bardzo, pisze sobie, mówi. To jest jedna z najtajniejszych rzeczy. Za taką informację, to spodziewam się, że wywiady tutaj sobie, nie wiem, no naprawdę starały się, to jest jedna z najważniejszych informacji o budżecie na dane operacje. Jaka operacja, co ma być wykonywane. A Dworczyk sobie pisze to w ten sposób, po prostu niezabezpieczonym mailem. Tak samo pisze o tym, że brakuje w tej chwili amunicji do polskich czołgów. Nie mówię, że w tej chwili, ale wtedy. Też sobie takim mailem wypisuje. Muszę mówić państwu, to jest jakaś aberracja. To jest jakaś aberracja. Ja teraz powiem państwu jeszcze inną rzecz i zastanówcie się. Oni zrobili ten cyrk, to znaczy Kaczyński i ta reszta tej bandy, że wydaje im się, że zaproszą Donalda Tuska na gorące krzesło i oni tam, funkcjonariusz, człowiek, który był w PiS-ie, bo chyba zawiesił to, Rachoń, który przebierał się za członka, taki miał strój, facet, który jednoznacznie opowiada się za jedną opcją polityczną i jemu się wydaje, że on zaprosi Donalda Tuska. Formuła tej całej debaty jest taka, że to już jest po prostu, szanowni państwo, no to woła o pomstę do nieba, bo tam nie ma jakichś wzajemnych zadawania pytań, nie ma jakichś możliwości dopuszczenia do normalnej dyskusji, tylko to jest, im się wydaje, że oni wezmą i wybatorzą Donalda Tuska. Nie wybatorzą. Już chcieliście wybatorzyć pana Kołodziejczaka. I co? Przestaliście go wpuszczać do telewizji, bo wam po prostu mówił prawdę. Dlatego już nie możecie się z tego wycofać. A Donald Tusk no, z Mateuszem Morawieckim, który rzucał te koktajle Mołotowa na radiowozy i miał być zakopywany do grobu jako 11-letnie dziecko przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, którzy go w kilku pod pistoletami tam ciągnęli, no to zobaczycie państwo merytorykę tej dyskusji, a Donald Tusk jest merytoryczny. Ale jest jeszcze, panie Morawiecki, jest jeszcze jeden kłopot. Bo pan tutaj Krzysztof, mówi pan o Für Deutschland i różnych rzeczach. Niech w domu powieszonego nie mówi się o sznurku. Bo jeżeli akurat Donald Tusk będzie przechodził gdzieś w ambasadzie niemieckiej, i gdzieś wypadną z okna tam jakieś dokumenty jeszcze z Instytutu Gauka, był taki instytut, pamięta pan, że go trochę tam później zahamowali, bo za dużo rzeczy było, to powiem panu, naprawdę niech to wszystko będzie spokojnie. A jak się zapyta pana szefa i promotora, powiedzmy pana K, no niech się nazywa Jacek na przykład, i spodziewam się, że więcej, że na pewno Donalda Tuska darzę szacunkiem, a pana, no to tak jak pana, bo pan mu może
nafiukać, o tak mogę powiedzieć. Także przyznam się panu, że może być bardzo poważny problem. Rzeczywiście. A jak Donald Tusk jeszcze wyjaśni i zapyta się o byłego pana protegowanego, który zajmuje się pozyskiwaniem środków na zakupy zbrojeniowe, no, który zrobił ten cud gospodarczy, czyli mieliśmy trzy różne systemy podatkowe w Polsce. Zapytamy. Także, panie Morawiecki, wydaje mi się, że no, tutaj może z tym prądem ktoś podziałać. Naprawdę, bo Tusk wejdzie i powie. Może ten prąd, tak jak Bogatyni. My to zrozumiemy wszyscy, rzeczywiście. I jeżeli myślicie, że ten wydźwięk, jakby się rzucicie na Tuska z tymi bejsbolami, będziecie go okładać, to wśród elektoratu stworzy to takie wrażenie, że wygraliście. Wiecie, jak Polacy to traktują? Polacy mówią, a my tam zaraz pod to podejdziemy, pod ten budynek. Donek, trzymaj się, nie bój się, my się idziemy. Tacy są Polacy. To wy za te pieniądze, to wy i tak dalej. I już nie będę mówił. Pamiętajmy, bo my mówiliśmy o milionerach z TVP na podstawie tych czterech twarzy, ale ten raport NIK-u stwierdził w zakresie, uwaga, nabywania towarów i usług, zawierania umów, nabywania praw do transmisji i tej sfery aktywności produkcyjnej 25 różnych nieprawidłowości. I tak na przykład wskazał na konferencji prasowej, tu mówimy o dyrektorze z NIK-u, wskazał... Lewam się Banasz jest winą. Mówiliśmy z Jankiem, że Banasz to zawodnik. Mówiliśmy wam. Przepraszam, ale Marian akurat, jeżeli idzie o TVP, no to powiem tak. Kiedy rozmawialiśmy na początku 2020 roku, to był, powiem tak, to i tak zwlekał, bo jak ja z nim rozmawiałem i mówiłem, gdzie boli, to powiem szczerze, no jak do tej pory, to nie wyszliśmy jeszcze poza kanon ten, o którym mówiliśmy. No zresztą akurat to nie jest jakaś specjalnie, umówmy się, może nie potrzebował rozmowy ze mną, żeby wiedzieć, że gdzie tam boli w TVP, natomiast no powiem w ten sposób. Jak karateka o twardej psychice, wiesz, jak to wygląda. Poczekał. Poczekał. Ale poczekał z tak zwaną mokrą ścierą, kiedy będzie najbardziej bolał. Kiedy będzie najbardziej bolało, to prawda, tak. To jest ten. Natomiast mówię, że to na nie... Ipon was zrobił, na Ipon, tak. Natomiast to chyba u ciebie na judo, tak? A nie w karate, bo ja już... Natomiast wracając tutaj tego, robili taką aplikację, serwis Swipe. Być serwis, który był planowany dla odbiorców młodych, docelowej grupie 18-29 lat. Prowadzenie, utrzymanie, a wcześniej utworzenie, organizacja tego serwisu kosztowała 21 miliony złotych. Widzieliście państwo taki serwis? Obejrzyjcie sobie, jak wygląda po prostu wydanie ich 21 milionów złotych. To jest naprawdę, jak sobie obejrzycie ten serwis, powiem państwu, no tak nie wygląda 21 milionów złotych, no. Ale to jest oczywiście moja prywatna opinia człowieka, który pracuje po prywatnej stronie mediów. I dalej. I teraz tak, na przykład taka ciekawostka. Wydatkowano na ten cel efektywnie, czyli wypłacano kontrahentom pieniądze i na przykład po weryfikacji dzieła 75 tysięcy złotych. No i wydano, właśnie kontrolerzy sprawdzili, że przez 9 miesięcy funkcjonowania w koncie społecznościowym, na którym za promocję zapłacono 75 tysięcy, opublikowano dwa wpisy. Czyli wychodzi po 35 tysięcy, po 37,5 tysiąca złotych za wpis. I to Janek, jest... tutaj gadamy całymi dniami, staramy się, zbieramy informacje, latamy, ja cię... Ale zobaczcie, ale to jest tak. Jak już robicie takie rzeczy, to jest pierwsza podstawowa zasada, właśnie jak oni tworzą tego typu, nazwijmy to, pranie pieniędzy, zobaczcie, jak ich prosto złapać, że wypisują promocję na koncie społecznościowym i dwa wpisy. Wiesz co, to jest błąd takich typowych VAT-owców. Tych początkujący nie chcieli robić dokumentacji do tych pozorowanych rzeczy, żeby później, wiesz, robić te firmy, które wypadały z łańcuszka.
A tutaj, no jednak nawet na takim złodziejstwem się trzeba napracować, trzeba robić dokumentację. A to po co, jak to szybko? Ciach, klik, klik i pieniądze są. Nawet tego nie robi. Nic, nie chcieli robić nic. To jest typowy błąd. Nie, to jest jeszcze, to są takie błędy, na przykład ludzie biorą na przykład wypłatę jakiejś pracy sobie za coś i następnie nie ma żadnej dokumentacji z tego, na przykład. No właśnie o tym mówię, no właśnie o tym mówię, to jest to. Bo się nie chce, bo się nie umie. No właśnie, potem się dzieje. No szanowni państwo, to zbliżamy się na razie tutaj do końca, czyli mamy TVP, które jest jedną wielką pralnią kasy i ja wam państwu powiem, że to jest nic w porównaniu do tego, co tam jest naprawdę, bo największe pieniądze to będzie można zrobić w czymś, na czym się panowie z Najwyższej Izby Kontroli nie znają, czyli wziąć produkcje zewnętrzne i zobaczyć, na co jest, na co były wydane, ile kosztowały, jak wyglądały kosztorysy. I powiem państwu, ja naprawdę patrzyłem, kiedy ja zrobiłem porządek w telewizyjnej agencji informacyjnej, to mój prezes Piotr Fafop mówi do mnie, że teraz on chce, żebym ja mu zrobił agencję produkcji filmowej tam. Więc ja mu mówię tak, weź sobie pałkę policyjną, zegnij ją sobie tak w rękach i teraz pomyśl sobie, że to teraz, to tak trzymamy, to jest kontrola nad tajem. I teraz ty powiedz do mnie, puść jedną ręką i idź gdzie indziej i zobaczysz, co ci się stanie. Więc generalnie to jest niemożliwe po prostu. Moment, w którym, to co mówię, to co żeśmy wtedy tam zrobili, to będzie tylko funkcjonowało do momentu, kiedy będziemy stać tu i będziemy tak trzymać. Jak puścimy, mówię, to wszystko wróci do starej wielkości. Natomiast ja do dzisiaj pamiętam dialog właśnie z Farfałem, jak on mnie pyta, jak to możliwe, że pan ma tam 19 nowości w swojej ramówce i koszty 4,5 miliona niższe niż poprzednio. No te ramówce, ja mówię do niego, to bardzo proste, panie prezesie, ponieważ ja nie zarabiam na swojej ramówce. Tam była taka po prostu cisza na tym zarządzie TVP, ale tak to niestety, drodzy państwo, wygląda. I za tej władzy po prostu przejrzenie się tego, ja powiem tak, tam się mówi dużo o tych programach Cela Plus, ale przejrzenie się całej telewizji właśnie pod kątem kosztorysów. Wiecie państwo, tutaj oczywiście wiele ludzi nie będzie chciało tego robić, bo będzie chciało po prostu wskoczyć w te umowy, w te kosztorysy. Donald Tusk już powiedział, że nie będziesz tego złodziejstwa. Słuchajcie, nie opłaca się iść do telewizji, pamiętajcie. Znaczy, zwracamy się do odpowiednich ludzi. Nie opłaca się iść, nie będzie tak jak było. No właśnie, to jest, wiecie państwo, to... Ach, zostawmy. Zastanówcie się, nie opłaca się. Nie opłaca się iść, naprawdę tak to już nie opłaca. Słuchajcie, historia bez cenzury. Magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. I tutaj, szanowni państwo, o wiadomo, już o tym to mówiłem, o okładce mówiłem, jest o zdumiewających losach rodziny Napoleona, o tym, jak korsykańscy nacjonaliści uważali jego za zdrajcę. Dlaczego? No bo uważali go za zdrajcę, bo był korsykaninem, a kiedy został cesarzem Francuzów, no to robił wszystko, żeby wzmocnić Francję, zamiast o ojczyźnie zapomniał. Trochę tak samo jak ze Stalinem, który był Gruzinem, ale jak się poczuł rosyjskim carem czerwonym, no to dbał o rosyjski nacjonalizm. Jego pamięć do dzisiaj kultywowana jest w Gruzji. Tak, to też jest ciekawa rzecz. Mit tolerancyjnej Rzeczpospolitej. Nasza szlachta prześladowała innowierców. Więc wiecie państwo, wbrew takiemu ogólnemu przeświadczeniu, że byliśmy tolerancyjni, to nie do końca tak było. Niektórzy zwracają uwagę, że Polska była po prostu zapóźniona, po prostu nietolerancja u nas się pojawiła później. Jest o gejowskim romansie króla Polski, ale spokojnie, to nie jest nic współczesnego, to jest XVIII wiek. Więc historia, dotyczy to Stanisława Augusta Poniatowskiego, jeszcze w czasach, kiedy był Stanisławem Antonim Poniatowskim, jeszcze nie był wybrany. Jakie teraz gejowskie romanse, jak ten partner w jednym ręku trzyma walizkę, rozumiesz, i bilet lotniczy i się spieszy. No to gdzie tutaj nastrój, gdzie tu miłość? I to nie jeden. Czasy takie, drodzy państwo, że orwellowskie biuro podróży. Józef Stalin w specyficzny sposób otworzył Związek Sowiecki dla zagranicznych turystów. Historia bez cenzury. I oczywiście historia bez cenzury ma oczywiście widżeta z tyłu. Kreskę widżeta to państwo, podejrzewam, że kojarzycie, w każdym razie śmiemy twierdzić, że to my odkryliśmy widżeta, w każdym razie to jest jedyna historia, która na rynku ma widżeta. Polecamy, historia
bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach. No i teraz Tomcio z połowy. Nie, nie, Janku, nie, proszę bardzo. Ja tutaj tego już nie przebiję. Dzisiaj ty już tak no, z półobrotu, tak jak klasycznie. Ale ja to, drodzy Państwo... Może być Bekwis, może się okręcić mu tak rączką. Bardzo proszę. Ale ja Łojantowi. Do Łojanta, tak. Ale, to, ale no, no, nasz ulubiony Maciej Wąsik, no to to jest jego promotor w jakimś stopniu. Także to Maciek to nie czuł się pominięty. Naprawdę, to do siebie. Przypomnijmy, dla tych, którzy nie oglądali... To do you też. Znaczy, mówię you, żeby nie było, że ja dodałem jakieś CH. To do you też, Maciek. Łojant jest to funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, protegowany, zwany też Małym Chlorem albo Chlorianem, protegowany Mariusza Kamińskiego przede wszystkim. Panowie mieli razem wspólne hobby, stąd był Duży Chlor i Mały Chlor. No i Łojant, który został przez nas wyłojony w ciągu ostatnich tygodni, bo opowiedzieliśmy historię o tym, jak tam składakiem po pijaku jeździł do firmy, jak napadał po pijaku na agentów, znaczy agentów na pilnujących po prostu siedziby na Rakowieckiej. W formie to było sprawdzenia, czy da im się wyrwać broń. Na nieszczęście go nie zastrzelili. Było to praktykowane przez Łojanta zarówno w Warszawie, jak i w Zakopanem. Łojant był protegowanym Piotra Pogonowskiego. Była taka fajna historia, jak w obecności jego poza służbą ostrzykł się i później... W tym czasie przeszkadzał mu poprzedni szef Agencji Bezpieczeństwa, czyli łapał go za ręce, a ten i tak się ostrzykł i poszedł tak do roboty. A potem najlepsze jest to, że przez parę dni przychodził tak do firmy, zanim się tam wyrównało. No więc teraz, szanowni państwo... Ugryzł kierowcę w szyję. Też, ale to było kiedy podczas pracy w SKW. I teraz... Rzucał talerzami w kelnera, przepraszam. Było w ABW. I groził też kelnerowi bronią. A oczywiście najbardziej znany był z tego, że jednej z funkcjonariuszek zagroził bronią i tego. Ale teraz najlepsze. Drodzy Państwo, tu Łojant wdycha, że to źle, że tak podstąpiono ze mną i Tomkiem, i że to nie jest jego wina. Więc drogi Łojancie, doszły do nas te wzdychania twoje, bo to nie jest twoja wina, że wszystko zwalasz na niejakiego lobbę Norberta, który jest już byłym funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Otóż nasze relacje z panem... ABW jest byłym już, natomiast nasze... My wiemy o tym, my wszystko wiemy o panu Norbercie. Ten też miał dobrą ksywę, on miał ksywę nawciarz. Kiedyś państwu opowiemy z jakiego powodu. I nie chodzi o alkohol? Nie, absolutnie nie. To było z czasów, kiedy pracował w delegaturze we Wrocławiu. Więc otóż wiemy o tym. My wszystkie wasze zasługi mamy. Tu się nikomu się nie oberwie za darmo i nikomu się nie pominie, nikogo się nie pominie. Jeżeli wiedziałbyś o kimś Łojancie, o kim byśmy nie wiedzieli, to możemy pogadać. Wiem o Dominiku Seba, który tak. Przejął całą paliwówkę. Wiem. O Dominiku też wiem. Więc... Słuchaj, Łojancie, nasza drobna rada, za to, że jesteś taki miły dla nas, to chodzi o to, żebyś uciekał z firmy. Dlatego, że jak cię złapie cię następna ekipa po zmianie władzy, to będziesz miał bardzo poważne problemy. Uwierz mi, że ty wolisz przejść na emeryturę za tej władzy. Druga rzecz. Jak już masz takie hobby, że zajmujesz się wyłapywaniem funkcjonariuszy chodzących po centrali bez identyfikatorów, masz całkiem niezłe wyniki, no bo potem ci się tam, wiesz, potem, no po co odpytywać takich dyrektorów, twoich podwładnych z tego, z jakiejś pracy, jak możesz ich odpytywać z funkcjonariuszy, którzy chodzą po firmie bez identyfikatorów. To jest taka koncepcja. Schowanym. Tak, jest taka koncepcja, żebyś miał lepsze wyniki, jak się przerzucisz z czatowania przy windzie na schody. Więc to jest tak? A oczywiście zawsze, że tak powiem, przypominamy o adresie
do których możecie do nas kierować. No i cecha. Pamiętajcie, październik to jest cytat z Running Mana. To jest taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem z lat 80. Tak, którym taki futurystyczny, tam pojawiało się w takim futurystycznym świecie, że pamiętajcie, drogie dzieci, październik jest miesiącem premiowanych donosów na swoich nowych rodziców. No to my do funkcjonariuszy mówimy, że październik to jest ten ostatni moment, w którym możecie napisać coś fajnego na temat Wojanta. My oczywiście sprawdzimy, zweryfikujemy i podamy dalej. Jak widzicie, nie mamy tutaj żadnych oporów, mamy dobre źródła. Jeszcze jedno, Janku, jeżeli mogę do Wąsika. Wąsik, oczywiście zdementuj te ohydne pomówienia, jakieś ploty, głupoty takie, wiesz, że pan Izdebski żyje i był widziany w Seulu i przebywa w Seulu. Ten pan od respiratorów, ten pan, który się skremował, oczywiście na pewno jakaś nieprawda jest. Oczywiście zdementuj to, powiedz, że to nieprawda i tak się nie dzieje. Co będzie po przejęciu władzy, to powiem no, państwu. Nie, to jest nieprawda. Niego tam nie ma. To jest ktoś bardzo podobny. Na Ukrainie też był taki podobny. No. To tyle. No. Do zobaczenia.